Historia szybkich wściekłych. Odcinek pierwszy, sezon pierwszy. O Jezu, jaka nuda, przydałby się ktoś do pościgania. Mój skyline się marnuje na tych ulicach tego Co jest, pustkowia. lamusie? Chcesz się ścigać, frajerze? A ty chcesz, frajerze, na zielone! Go! Frajer... Co on ma w ogóle za auto? Jakiś kmiot, który jest tuningowany. Nawet jeździć nie umie. Patrz, ale tu zbiorowisko. O ja pierdolę. O kurwa, jeździć nie umie. Dobra, jedziemy za nim. Mój skyline jest najlepszy na całym świecie. Nikt mu nie da rady. O kurwa. Coś ty idioto zrobił? Stój, frajerze. To jest wyścig. Lecz nie ja ma, nigdy... stój. Lecz ja nigdy nie dam nikomu wygrać ze sobą. O kurwa, tu są bramki. No. Wuty. Wygram z nim. Wygram. No co za pędzi tym gratem za 2 euro. Stój, śmieciu. Trzeba przyspieszyć. Jeszcze nikt nigdy nie przegrał. Nie przegrał razem. Jaki lamus! Zaraz będziesz miał lamusa, cioto. Co się dzieje? Jakim cudem się tak zbliżył? Ooo! Jezu, jak rzuca go. O nie. O nie, chyba z nim coś jest. Chyba mu coś się stało. Chcesz, sprawdzę tętno. Cholera, nie oddycha. Trzeba uciekać. Dobra. W tym momencie Dominik uciekł z miejsca zdarzenia i zmienił auto. O Jezu, ale nawaliłem, że jego pod ciałem. Ciekawe, czy żyje, ale po nim było widać, że był już martwy. O kurde, jestem tak zły na siebie. Aj, idę do domu. Nie ma co tu nad tym myśleć. Musiałem zmienić auto. Dobrze, że wujek miał Mercedesa w domu, więc pożyczył mi. Powiedziałam mu, że moje stare się rozwaliło. Ale auto zmieniłem dlatego, że... A ty co tu lamu się robisz, frajerze jeden? Przecież ciebie mało zginąłem, spieprzyłeś z miejsca zdarzenia. Chcesz to ty? Na... Ty żyjesz? Ja tak żyję. O kurwa. O Jezus. I co teraz? Chcesz rewanżu, lamusie? Dawaj, frajerze. Będę szybszy. Ciekawe, jakie on ma auto. To on obok mnie zaparkował. Kurde! Dobra, trzeba uciekać. What the fuck are you, man? Co ty robisz? Uciekam. Nie chcę mieć żadnych problemów z takimi ludźmi jak ty. Chodź tu. To nie moja wina, że byłeś taki niedołężny i nie umiałeś dojechać. Twoja nigdy wina, mnie że nie złapiesz, od razu się rozwalę. Lampusie. Na pewno mnie nigdy nie rozwalisz. Mówiłem ci, że jestem za dobry, a ty się chciałeś ścigać. Nie moja wina. Możesz tylko obwiniać siebie, nie mnie. Ciebie. Ty mnie zepchnąłeś. Na nie mi nie pomogłeś. Mogłeś mi pomóc. To wtedy... Ale ty nie oddychałeś, człowieku. Wtedy bym nic na policję nie powiedział, a powiedziałem. Co także... powiedziałeś niby? Nie znasz nawet mojego imienia. Zgłosiłem cię, ale widziałem twoją rejestrację i powiedziałem, namierzyli twój stary samochód. Już. O cholera, mam. I znaleźli tam kokainę, także teraz ciebie szukają. Jaka kokaina? Ja nigdy nie miałam o kokainy. Nie? A co tam robiło dużo kokainy? Naprawdę, całe wory? Cholera, mój walony brat, przecież ostatnio pożyczał ode mnie auto. Nie wytrzymam zaraz. Jak tylko mu ucieknę, brat ma przysrane. Cholera jasna. Dobra, trzeba uciekać. Na bezdroże, te auto nie jest na bezdroże, lecz myślę, że mi się uda. Nie. On kurwa. Nie umie nawet za mną jechać. Nigdy chyba już mnie nie znajdzie. Chyba zaparkuję sobie. Zaraz nie wytrzymam. O nie, on nadjeżdża! Cholera jasna! Nie! Nie, nie rozwalisz mnie!
Będziesz miał lamusa, ty. Ty, kurde. Szybciej. Silnik się zaczyna psuć. Nie. Jezu, wujek mówił, że auto jest dobre. No, nie chcę mieć nic wspólnego. Dominik po wypadku zapadł w śpiączkę. Po 2 tygodniach obudził się od swojej ciotki. Okej, nie wiem, co się stało. Wychodzę od domu od ciotki. Ciotka powiedziała, że ze szpitala mnie zabrała i przez te 2 tygodnie mi kurowała. Ale zabiję tego gnoja. Siema. Ty. Przepraszam. Ty gnoju, prawie mnie zabiłeś. Słuchaj, no przepraszam cię za to, ale... Widzisz to auto? Odrestaurowałem. No właśnie, skąd je masz? Przecież to tylko było jedne w tym mieście takie. Odrestaurowałem je, teraz jest twoje. Trzymaj kluczyki. Dzięki, ziomek. Spotkajmy się dzisiaj o 17 w Burger Shocie, dobra? Obgadamy sprawy, co i jak. Dobra. Ajaja, odrestaurował mi moje auto. Ja już myślałem, że nigdy tego auta nie zobaczę. Ale zawaliście to o 17. Dominik nie mógł uwierzyć, że jego największy wróg okazał się jego przyjacielem. Dobra, jadę do tego Burger Shota, mamy 16:45. Oby nie było, że go tam nie będzie. Ale się cieszę, że naprawdę odrestaurował mi to auto. To było jedyne auto w swoim rodzaju, oddał mi je ojciec, który zmarł 2 lata temu. O, widzę, że jest. O, nawet Lancerem. Dobra. No siema, chciałeś się spotkać. No siema. Słuchaj, ja się nazywam Brian O'Connor. Ja jestem ten, jak to Dominik Toretto. No i ja chciałem ci opowiedzieć o mojej przeszłości. Dobra, możemy, dobra, sztama ziom. Niech będzie zgoda, nie kłóćmy się. Na początku sorry za to, że ci niechcący podciąłem, ale to był tak naprawdę wypadek, lecz wiesz, chciałeś się ścigać. Wtedy byłem strasznie wkurzony, ponieważ pokłóciłem się z moją matką. Rozumiesz, o co chodzi? Tak, rozumiem, spoko, nic się nie przejmuj. Ja też cię przepraszam, że cię podciąłem. Dobra, nie ma sprawy. Jak tam auto się spisuje? A, świetnie, dzięki, że je odrestaurowałeś. To był prezent od mojego ojca, który zmarł 2 lata temu. No. Jeszcze mam się tak sobie po tym, jak miałem wypadek. To co, może dziś się przejedziemy autami? No dobra. W tym momencie Dominik wybrał się z Brianem na jego rodzinne lotnisko i zaczęli się poznawać. Okej, chyba dojeżdżamy. Witaj na moim rodzinnym lotnisku, tu nauczyłem się driftingu. Driftingu? I tak, takie lotnisko? A od kogo, powiedz mi, się uczyłeś tego driftu? Mój ojciec był zawodowym drifterem, ale niestety ścigał się z jakimś ułomnym kierowcą, który go zepnął na zakręcie i walnął przy 200 km na godzinę w drzewo i zginął na miejscu. Jak się nazywał twój ojciec, jeżeli możesz mi powiedzieć? Miał na imię Han. Czy to prawda? Twoim ojcem była ta legenda driftu? Tak. A ja odziedziczyłem po nim talent. Mnie uczył akurat driftu też ojciec, lecz zginął, ponieważ był też zawodowcem, lecz zginął na torze, gdzie było już 99. kółko. Chciał być pierwszy, lecz jeden jego największy wróg, który nie chciał, żeby wygrał, podciął mu opony i przeleciał przez barierki, zabił też kilka niechcących osób. Auto zapaliło się w płomieniach, miałem akurat wtedy, ile? 2 lata temu, to miałem około 33 lata. To jest po prostu niemożliwe. Ale jeżeli jesteś taki dobry, to dawaj się przekonamy. Czy twój ojciec był... To był Roman? Tak. Ja go uwielbiałem. Twój ojciec był też świetny. Mój ojciec zawsze chwalił twojego ojca. Ej, a mój ojciec twojego ojca. No to widzisz, jak się spotkaliśmy, może to było przeznaczenie przez naszych ojców. Może dlatego nas tego nauczyli. Więc co, może trochę pokażesz mi, jak driftujesz? Oczywiście. No to zaczynajmy. No, nawet... Jakim najbardziej stylem driftu lubisz? Ja lubię slalomy strasznie robić. Też uwielbiam. O! Uważaj! Wiesz, obyśmy się nie rozwalili.
Dobra, dobra. Czasem wypadki się zdarzają, wiesz o czym. Chodź się przekonamy tutaj. Chodź, bo ja mam tu taki garaż, gdzie mogę naprawiać samochody. Zapraszam. Dobra. O, dzięki, dzięki. Za darmo? Ci muszę tak płacić, bo jestem ostatnio spłukany, wiesz o tym, nie? Więc to ja zaraz wracam. Kiedy Brian zaprosił Dominika do warsztatu, potuningowali swoje auta. O kurde, ty, dobra, pojechał gdzieś, może powinien zaraz wrócić, ale nieźle swingował mi auto. Naprawdę jestem mu za to wdzięczny. Ziomek, nieźle auto sobie zrobiłeś. Dzięki. No, moje też fajnie wygląda. Dzięki w ogóle za to, że mi takie zrobiłeś. Sprawdzamy się na parkingu? Dobra, dawaj, jedziemy. Ale moje auto teraz pędzi. O! A straciłem nad nim kontrolę. Kurde. Boże, ale rzuca! Strasznie, co? A, źle pojechałem. Cholera jasna, człowiek. Poczekam na ciebie. Dobra, nie musisz czekać, zaraz do ciebie dojadę. Lecz wiesz, drifterzy nigdy na siebie nie czekają, jak to mówił mój ojciec. Mój też tak mi często mówił. No. W ogóle, jakie było twoje pierwsze auto do driftu? BMW E36, takie stare. Ja na nie uwielbiałem mówić mózg. Czy ty sobie robisz ze mnie teraz kawał? Jeździłem tym samym autem. To było moje ulubione auto z dzieciństwa. Ojciec powiedział, że jest świetne do driftu i mi je kiedyś kupił. Ale po tym, jak już wiedział, że jestem dobrym drifterem, dał mi tego oto Skyline'a. Aj, czy ty widzisz to, co ja? Tam jest martwe ciało. Mój Boże. O cholera, co ci się stało? Ty wiesz coś o tym? Nie. O, żeż ty w dupę śledzia. Kto to jest? Mój wujek. Jezu. Czy to było w telewizji o tym, że twój wujek zaginął? Bo coś tak ostatnio było. Tak było. Znale... Czy ty nie przyjeżdżałeś tutaj chyba długi czas, co? Nie. Spieprzamy! Cholera, on może tu gdzieś być. Szybko. Kurde, moje auto nie działa. Wsiadaj do mojego, szybko! Kurde, zablokował mi auto. Pewnie ma jakiś pilot specjalny. Uciekaj! Uciekaj! Po odkryciu, że wujek Briana nie żyje, chłopaki zaczęli szybko uciekać z tego miejsca. Jezu, co to było? Pierwszy raz widziałem martwego człowieka, oprócz ciebie. Ale sorry, przecież przeżyłeś. Jezus Mario. Jak myślisz, kto to może zrobić? Nie wiem. Z kim się najbardziej kłócił? Z moim bratem. Ale czemu? O co się kłócił z twoim bratem? O kasę. Zawsze chciał u niego kasę. Bo mój wujek jest bardzo kasiasty. No to wiem, chyba inaczej by nie pokazywali tego w wiadomościach. Lecz jak twój wujek się nazywał? Sławomir Stenki. O Jezus Maria. To czekaj, gdzie twój brat akurat teraz mieszka? Mieszka w San Fierro. Dobra, to może pojedziemy do niego. Dobra, to jedźmy. Po rozmowie wybrali się do San Fierro, żeby spotkać się z bratem Briana. Okej, to co? Jedziemy do tego San Fierro. Jeżeli możesz, to powiedz mi coś o tym swoim bracie, jak się nazywa, ile ma lat, dlaczego chciał tak pieniądze zdobyć od twojego wujka. Nazywa, ma na imię tak samo jak ty, Dominik. Dominik, i twoje nazwisko oczywiście. Tak. O'Connor. Ale dlaczego tak chciał od twojego wujka? Wiem, że wujek był kasiasty, ale czemu go zabił? Czemu? On chciał kasę. Bo akurat chciał sobie kupić mega wypasione auto, Bugatti chciał kupić, wiesz? O Jezus, przecież to 2 miliony czy tam nawet więcej. No właśnie, on już uzbierał dużo, no i jeszcze chce. O Jezus, naprawdę jemu nie wystarczało? Nie. Po rozmowie o bracie Briana w drodze dojechali na miejsce. No dobra, to podjeżdżamy. Tutaj on mieszka, jak mówiłeś? Tak, tu mieszka. On nawet jest auto. Co ale... tu robi moje BMW? To twoje BMW? Tak, to jest ten moje, co ci opowiadałem, ten mózg. Ten mózg! Ja przecież ja te same kiedyś miałem, tylko ja miałem w innych kolorach. Ej, ja mam jak coś nóż, jeżeli chciałby coś robić. Więc wchodzimy.
Po rozmowie z bratem Briana szybko chłopaki zaczęli uciekać, ponieważ Brian zabił swego brata. Uciekamy. Jezus Maria! Siadaj do auta, Jezu! Jezus, czemu ty to zrobiłeś? Nie wiem. Jezu, co ciebie napadło? Jestem nerwową. Ale nie musiałeś go od razu zabijać. No ale widziałeś. Czemu wyrwałeś mi ten nóż? Nie mogłem. Zabrałeś ten nóż ze sobą? Tak, mam. Dzięki Bogu, bo przynajmniej nie ma dowodów, kto to zrobił. Ale policja może nas... Przecież są odciski palców na drzwiach. Jezus Maria. Dość, że tego mózga, dość, że samochodu nie ukradliśmy. Bo wtedy już by wiedzieli, kto to zrobił. Wiesz o tym, bo by po śladach znaleźli to. Tak. I po rejestracji. Jezus Maria, co ci odwaliło? Nie wiem właśnie. Gdzie teraz jedziemy? Ale sama moja ciotka kiedyś już brała nóż i chciała go zabić, ale ten ją pobił, mocno pobił i ona leżała... Więc jedźmy do twojej ciotki. Jesteśmy na miejscu. Dobra, chodź. To co, pogadamy z nią i dalej idziemy. Trzeba znaleźć jakąś kryjówę, żeby się na razie schować. Wiesz o tym? Tak, wiem. Dobra, to idziemy do niej, chodź. Po rozmowie u ciotki Briana chłopcy wyszli i zobaczyli, że w ich aucie jest coś nie tak. Okazało się, że jeden z gangów zostawił w ich samochodzie 20 kilo kokainy. Nie wiedzieli, co robić i zaczęli uciekać. Dobra, wychodzimy. Czemu drzwi w moim aucie są otwarte? To właśnie z mojej strony też. Coś stało? Ty, spójrz do tyłu. Ja pierdzielę. Jezus Maria. 20 kilo kokainy. Dobra, jedź na jakieś tereny pustynne. Przez wody. Dobra, dawaj. Jezus Maria, kto to zrobił? Czy twój brat miał może jakiś takich kolegów w gangu? Miał kontakty, miał, że... bo. Ale to co, jego pilnował jakiś gang czy coś? Był jakimś baronem narkotykowym? Tak, był. Jezus Maria, wiesz, że mamy teraz przesrane? Widzisz, co pisze z tyłu na kartce? Nie, przeczytaj, weź, bo ja... Kasę, skurw i koniec. Ja pierdolę. Mamy przesrane, oby policja jeszcze nas nie ścigała, bo wtedy wiesz, co będzie, nie? Trzeba przyjść do wody. Dobra, chodź, podjedziemy na jakieś odludzie, wyczyścimy wszystkie nasze... Chodź, wyczyścimy wszystkie odciski palców i zostawimy te auto. Dobra, szybko, gdzieś jedziemy. Po ucieczce znaleźli miejsce do zostawienia i wyrzucenia dowodów. Dobra, tutaj gdzieś trzeba zostawić te auto, wyczyścić odciski i tam widziałem jakieś BMW, to będzie trzeba je po prostu ukraść i uciec stąd i znaleźć jakąś kryjówkę. Wysiadamy. Trzeba zepchnąć do morza. Dobra. Ja sobie z tym poradzę. Haj, dobra. Dobra, przynajmniej się pozbyliśmy tego. Ale co teraz, skoro oni chcą od nas 50 tysięcy, co teraz? Chodź za mną, widziałam dobre auto. Jezu, ale czemu? Czemu zawsze wszystko najgorsze spada na nas? No właśnie. Nie mogę tego po prostu zrozumieć. Ale my byliśmy też wrogami, a jesteśmy teraz przyjaciółmi. Dobrze, że się chyba zaprzyjaźnialiśmy. Za mną. Widziałam auto, chodź. Kto teraz, może ja poprowadzę i znajdziemy jakoś sobie kryjówkę, co? Dobra. Dobra, to... O, tam widzę auto. Jezus Maria, nie dość, że twój brat nie żyje. Kabriolet? Dobra. Dla fryzjerów. Ty, ja też zawsze gadam, że to auto dla fryzjerów. Ty, dobra, to musimy znaleźć jakąś kryjówkę. Po długich poszukiwaniach znaleźli stare, opuszczone lotnisko. Po tym czasie zaszyli się w nim na jakiś czas. Ty, znalazłem jakieś lotnisko, może tu będzie dobrze, co? O, możliwe. Chodź, zaparkujemy tutaj auto. Tutaj tak bardziej, wiesz... Ale schowaj je. No właśnie, tak bardziej pod płotem tu zaparkuję. Jezus Maria. Dobra, chodź, idziemy. Chodź zobaczyć, co tam jest. Chodź, zobaczymy właśnie. Szybko. Trzeba być, żeby nas nie namierzyli. Dobra, musiałem tylko coś sprawdzić, sorry. Ale w tej chacie, co tu jest? Tylko jakieś biurko i telewizor. Dobra, starczy nam jak na razie. Widzisz, że tu jeszcze stoi przyczepa kempingowa? Ej, może tu jakieś samoloty będą. O, kurde, dobra. To poszukajmy jakichś samolotów.
Po jakimś czasie Brian wybrał się do miasta po jakieś zapasy. Gdy wrócił, miał dobre, ale to bardzo dobre wiadomości dla Dominika. Jezu, czekam na niego. Miał pojechać tylko do miasta po jakieś rzeczy, a nie ma go już 3 godziny. Co się dzieje? Nie odbiera telefonów, nie odbiera nic. Czekajcie, jakieś auto chyba jedzie. To on? On ma nowe auto? Ty! Słyszysz? Skąd ty te auto masz? Dostałem od mojego bardzo, bardzo, bardzo dobrego przyjaciela. Od piaskownicy się znamy. Dzięki Bogu. Nie chciał nic w zamian? Nie chciał. To schowaj te auto. Mówi, że dla przyjaciół wszystko. Powiedziałeś mu, w jakiej jesteśmy sytuacji? Tak, powiedziałem. No to dobrze, schowaj auto obok naszej. On powiedział, że możliwe, że pomoże nam finansowo. No i że będzie nam załatwiał auto. Dobra. To sobie zaparkujmy tutaj i chodź idziemy, zobaczymy. Kupiłeś jakieś rzeczy, byłeś w sklepie w ogóle? Tak, byłem. Co kupiłeś? Dużo rzeczy. Dobra. W samochodzie są. Dobra. Po sprawdzeniu zapasów dostali cynk od przyjaciela Briana, że muszą szybko jechać do niego. Ty! Dobra, ty! Ja biorę ciebie i swoje. Jedź pierwszy, bo ty wiesz, gdzie tu jechać. Dostaliśmy, kurde, ale czemu my dostaliśmy akurat te wyzwanie? Szybko! Jedź, szybko! Mam mało czasu! Ile? 20 minut! Jezus Maria! Dobra, pędźmy! Gdy dotarli do niego, okazało się, że ma dla nich dobrą niespodziankę. Dobra, szybko, biegniemy szybko. Do niego! Dawaj! Szybko! On tutaj jest, w tym siedzi pokoju, tak? No. Dobra. Po rozmowie z nim okazało się, że ma dla nich 2 prototypy aut. Takie jak Nissan Skyline i Audi RS4. On mówi... Ty! Teraz, dobra, i teraz... Nieźle auta nam załatwił, co? No. Ty, powiedział, że tam stoją. Tam stoją! Ty, ja biorę Skyline'a! Ty, ale załatwił drugiego Skyline'a, ale to mówił, że prototyp. To jest prototyp, no. To na pewno jest lepsze. I jak fajnie, jak zawaliście. Ulepszony jest, mówił. No i dobrze. Ciąg dalszy nastąpi. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Codziennie będą się pojawiały na pewno z tego odcinki. Jest to nowa seria na moim kanale. Myślę, że takie odcinki wam się spodobają. No i mów dalej. A jak nie codziennie, to co 2 dni. Jak nie codziennie, to oczywiście co 2 dni, ale odcinki będą. Więc dawajcie łapki w górę i komentarze. Zapraszam was do innych serii. Dzisiaj był ze mną, jak zawsze będzie, Cornel. Siema. Jako Brian O'Connor. I ja jako Dominik Toretto. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mówił dla was Maxi i Cornel. I na razie.